a uczone obiady, znasz to może imię, gdzie połowa nie gada, a połowa drzymie, w których król wszystkie musi zastąpić ekspensa, wiadomości, dowcipu, wina i mięsa. 250 lat temu zainaugurowano nie tylko działalność pierwszego publicznego teatru w Polsce, ale także za sprawą Adama Czartoryskiego, a organizowane przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego obiady czwartkowe zwane mądrymi obiadami. Dzisiaj jednak jesteśmy nie w Warszawie, a w Krakowie. I to właśnie w Krakowie, w restauracji Wieżynek, rozmawiamy o tym, co najważniejsze dla współczesnej polskiej sceny teatralnej. Uważamy bowiem, że teatr, który odważnie mówi o tym, co istotne dla naszej wspólnej zbiorowości, jest absolutnie istotnym uczestnikiem debaty publicznej. Dzisiejszym gościem obiadów czwartkowych w krakowskiej restauracji Wieżynek jest Jan Klata. Panie dyrektorze, czy Teatr Stary powinien być domem klasyki, czy raczej korzystającym ze swojej wyjątkowej finansowej pozycji miejscem eksperymentu i poszukiwań artystycznych? Czy nie ma takiego podziału? Myślę, że ten podział jest chyba troszkę sztuczny. To znaczy, myślę, że Stary Teatr powinien przede wszystkim zapewniać widzom, którzy co wieczór do nas przychodzą na audyt artystyczny, sensowną rozmowę o zbiorowości. I teraz rozmawiamy nie tylko o Starym Teatrze, ale o Narodowym Starym Teatrze i wszystkimi właśnie jakimiś takimi korzyściami finansowymi czy wyjątkową pozycją, którą wtedy się wiąże z przydomkiem Narodowy Stary Teatr. Są dwa teatry narodowe, dramatyczne w Polsce i myślę, że taki podział na scenę jakąś bardzo klasyczną i unikającą może ryzyka artystycznego w Warszawie, opierającą się, jak to mawia dyrektor Englert, na kryterium dobrego rzemiosła, czymkolwiek ono by miało być, i scenę bardziej eksperymentalną w Krakowie, podejmującą ryzyko artystyczne, nie bojącą się ryzyka. Myślę, że taki podział jest sensowny. No właśnie, a kiedy zaczynał Pan swoją przygodę, historię z Narodowym Starym Teatrem w Krakowie, to czy to słowo narodowy, kiedy planował Pan program dla Starego Teatru, miało dla Pana jakieś znaczenie, czy po prostu traktował Pan Teatr Stary w Krakowie jak każdy inny teatr, którym dostałby Pan misję zarządzania nim i tworzenia programu? I czy to w ogóle słowo narodowy w przeciągu tych kilku lat, czy ono w ogóle zmieniło też swoje znaczenie dla Pana? Dla mnie nie, no, na przestrzeni ostatnich kilku tygodni zmieniło znaczenie dosyć radykalnie. Kiedy przychodziłem do Starego Teatru jako reżyser, to moją pierwszą propozycją repertuarową 11 lat temu bodajże były Trzy stygmaty Palmera Aldricha, adaptacja Philipa Dicka, czyli spektakl science fiction. I to chyba wyrażało wtedy mój stosunek do narodowości Starego Teatru. Natomiast oczywiście 3 lata temu, w momencie kiedy zostałem dyrektorem, no to jakoś bardziej z poziomu strategicznego patrzyłem na te wszystkie przydomki związane z teatrem w Krakowie, z jego dziejami od 1781 roku. I rzeczywiście wtedy bardziej bierze się pod uwagę gdzieś obowiązki wobec zbiorowości, ale nie rozumianej plemiennie, nie rozumianej w sposób jakiś taki dosyć prymitywny z lat, nie wiem, z początku lat XX wieku. Pytanie też o rozwój tej zbiorowości, o to, co nas łączy, co jeszcze mamy wspólnego, na ile wielkie dzieła klasyki polskiej i światowej są w stanie jeszcze dawać nam jakiś wspólny system odniesienia w stosunku do tego, co się wokół nas zdarza w Polsce i na świecie też, bo to jakby banały są o tym, że świat się globalizuje, że internet, że podróże zagraniczne, że przyjaciele i tak dalej, że wybiera się zupełnie inny jest dopuszczalny teraz dobór wspólnoty, chociażby też i wspólnoty
z innymi ludźmi niż według kryterium językowego, kulturalnego. Natomiast ja rozumiem tę powinność Narodowego Starego Teatru jako ciągłe zadawanie sobie pytań, również bardzo trudnych pytań, o to, co mamy wspólnego i co w tym, co mamy wspólnego, jest pozytywne, a co jest negatywne. Może właśnie dlatego, że pan nie mówi o narodzie, tylko o zbiorowości, sprawiło, że Andrzej Chorubała nazywa pana teatrem zdrady narodowej, bo zbiorowość jednak jest nie do końca określona, a przecież naród, wszyscy wiemy, czym jest naród polski, to jest prosta sprawa, można opowiadać. To jest, zdaje się, to nie jest taka prosta sprawa. Zdaje się, że to jest tytuł krzyczący wielkimi literami, tytuł recenzji spektaklu Moniki Strzępki i Pawła Dymirskiego Litwa Warszawska 1920. To było uderzenie w rdzeń mitu naszego niepodległościowego, podważenie ofiary księdza Skorupki, zastanawianie się, cóż wspólnego mają zdrajca Dzierżyński i bohater Piłsudski. I myślę, że to był bardzo patriotyczny spektakl. Bardzo źle zrozumiany. Zrozumiany z jednej strony jako tylko i wyłącznie pastisz fatalnego filmu Jerzego Hoffmana, a z drugiej strony jako coś, co po prostu chce przedstawić Dzierżyńskiego jako bohatera, a Piłsudskiego jako zaspanego zdrajcę. To są nieprawdziwe opinie. Myślę, że nawet Andrzej Chorubała tak nie myśli, tylko po prostu tak mu pasowało i przygotowywał po prostu już pod nas, pod pałkę. Tak. To ma tyle wspólnego z prawdą, co opowieści tej grupy chuliganów z gwizdkami na temat pornografii i satanizmu w spektaklu do Damaszku. No, jakby łatwo jest obrzucać jakimiś epitetami, najwyższymi kwantyfikatorami pewne działania artystyczne, natomiast strasznie trudno jest się od takiego brzemienia wydobyć, no bo co mamy powiedzieć, nie jesteśmy zdrajcami narodu, nie plujcie na nas, nie zabijajcie nas, dajcie nam pracować. Boże, jakby strasznie trudno jest tłumaczyć się właśnie, że nie kopulowali, zapraszamy na spektakl. Panie dyrektorze, jest pan symbolem walki. Walki o męczeństwo. Walki męczeństwa, walki o męczeństwo potencjalne. Walki o piękny polski sen, czyli wolność. Przede wszystkim wolność artystyczna. Nie podda się pan. No, ja może i mi się poddał, ale zespół mi nie da się poddać. Ja sobie mogę wyjechać i... Nie ma pan czasami dość? Jejku, zawsze jest tak, że czasem się ma dosyć. Zawsze jest tak, że czasami się ma dosyć i... Tylko, że jest tak, że zacząłem 3 lata temu prawie to. Żmudna robota, dużo błędów zostało popełnionych na początku. Natomiast w momencie, kiedy teraz już bardzo wyraźnie widać, że jest zespół, że jest to zespół wspaniały, że robimy bardzo różnorodne i formalnie, i też ideologicznie, jak ktoś chce na to popatrzeć sensownie, spektakle, że jest i miejsce dla Anny Augustynowicz, i dla Moniki Strzępki, i dla Weroniki Szczawińskiej w spektrum teatru, że wymienię tylko reżyserki. Że widzowie do nas, że zostało nawiązane przymierze z widzami. Jak się odpali ten słynny filmik na YouTubie pod tytułem Hańba w Narodowym Teatrze, to widzimy, że publiczność jest bierna. Publiczność jest bierna z dwóch powodów. Po pierwsze oczywiście dlatego, że myślą, że to jest część spektaklu i w związku z tym patrzą na to jak na też dziwowisko, że klata sobie wymyśli, że będą z gwizdkami, bo to niemożliwe, żeby to się działo naprawdę. Oczywiście. Na początku też myślałem, że to jest prowokacja. Prawda? Prawda? No takie autoreklamiarskie zdolności, prawda? Człowieka, który nie może inaczej ściągnąć widzów do teatru. Ale potem widać, że ten rodzaj oporu widowni wobec hańbiącego aktu obrażania Doroty Segdy, Krzysztofa Globisza i tak dalej, jest bardzo powoli narasta i zanim zostaną wyproszeni ci ludzie, no to upływa długich kilkanaście minut. Teraz to by wszystko, myślę, inaczej wyglądało. Znaczy, świadomość widzów,
na to, że idą do teatru, do którego się bezkarnie nie wchodzi. Trzeba zająć stanowisko, określić się wobec tego. To niekoniecznie musi być stanowisko pozytywne. To może być stanowisko negatywne. Proszę bardzo, to może być, my rozmawiamy z publicznością, mamy spotkania, podchodzą ludzie na ulicy bardzo często i zaczynają rozmawiać, ale że jest coś takiego jak stary teatr, że to jest ważne i że to jest gdzieś o tyle jątrzące, ryzykowne, istotne. Znaczy to mnie trzyma tutaj na pewno. I mogę powiedzieć, że na przykład koledzy z tego zgniłego zachodu, z tego jak to mawia Władimir Władimirowicz, który teoretycznie jest naszym wielkim przeciwnikiem, ale tak naprawdę no, określa część naszego społeczeństwa również, z tej gejropy, twórcy, zazdroszczą nam tego, że teatr jest jeszcze ważny. Tak. I to jest chyba dla nas wszystkich istotne i to nam daje gdzieś wolę, żeby co wieczór wychodzić na scenę i pracować nad następnymi spektaklami też. Powiedział pan, panie dyrektorze, że popełnił pan parę błędów na początku. Jakie to błędy? Ja nie wiem, czy chcę to podsumowywać, ja to mam gdzieś w tyle głowy. I z jednej strony myślę, że zbytnie zaufanie do niektórych osób było błędem, a z drugiej strony, że zbyt pochopne decyzje też były błędem. Natomiast no, to dotyczy jakoś takiego chyba okresu pierwszych, myślę, 10 miesięcy, kilkunastu. To chyba też jest nieuniknione, to znaczy stary teatr jest chyba, nie wiem, czy można sobie wyobrazić trudniejszy teatr do tego, żeby zaczynać w nim zmiany. Z taką perspektywą, że te zmiany też powinny, no, powinny zostać dokonane i powinny zostać dokonane dosyć też szybko. I trudno jest wtedy nie popełnić błędu. Natomiast no, ja mam, to jest tak, jak to pięknie się mówi, wzniośle się mówi, że każdy chirurg ma swój cmentarz. No to ja też mam jakieś takie miejsce swoje, do którego czasem wracam w nastroju zadumy i refleksji. To zanim udamy się na ten cmentarz, powiedział pan o tych początkach, o błędach, ale też mówił pan o tym, że w tym momencie, w którym teatr jest w tej chwili, to jest dobry zespół, to jest miejsce, w którym chce pan pracować, w którym chce pan zostawać. I tak sobie pomyślałem, że jakby popatrzeć na te kilka lat, od kiedy pan jest w Krakowie, to pana obecność w Krakowie to też jest taki spektakl kulturowy tak naprawdę. Możemy go z zewnątrz tak obserwować, prawda? W którym były różnego rodzaju zmiany dramaturgii, zmiany stanowisk, aktywizacja, dezaktywizacja i tak dalej, i tak dalej. Czy byłby pan w stanie popatrzeć z zewnątrz na ten spektakl i opisać najważniejsze punkty dramaturgiczne w tym kulturowym przedstawieniu? Ja nie wiem, czy to jest czas na podsumowania, bo ja jednak cały czas mam nadzieję, że nas nie posprzątają do końca grudnia. W związku z tym ja mam jeszcze półtora sezonu kontraktu z możliwością przedłużenia. Zobaczymy. Jestem głęboko przekonany, że... No jeszcze może się rząd zmienić przez te półtora. Wszystko się może zdarzyć, jeszcze możemy wszyscy pójść w kamasze. Natomiast ja myślę, że teraz z perspektywy ostatnich wydarzeń politycznych był jeden moment kluczowy. I to była tak zwana noc gwizdków w Starym Teatrze. Znaczy coś, na co środowisko no, trochę zareagowało takim politowaniem, no bo widzimy starszych ludzi, co to rzeczywiście nie chodzą do teatru, ale gwizdzą, krzyczą hańba tymi ustawionymi tak głosami. Natomiast to była bardzo przemyślana akcja i to było coś, co jest rzeczywiście przygotowaniem ewentualnym tego, co się ma zdarzyć teraz. To znaczy przylepienie łatki, oblepienie nas takim rodzajem szlamu polegającym na tym, że dzieje się tutaj coś hańbiącego, że to jest pornografia, że to jest satanizm, że to jest lewactwo i tak dalej, i tak dalej. I tę łatkę wtedy udało się przyczepić. I my nie jesteśmy w stanie inaczej na tę łatkę odpowiadać, bo jak możemy odpowiedzieć na pytanie, kopulowali czy nie kopulowali? Panie dyrektorze, szczerze, kopulowali czy nie kopulowali? Tak między nami. Nie jesteśmy tak. Nie jesteśmy w stanie inaczej odpowiedzieć na to pytanie, niż tak jak mówi Anna Dymna, schodząc ze sceny w Forestei, zakrwawiona, zadowolona, po tych oklaskach mówi, takim odpowiedzieliśmy, takim odpowiadamy. Możemy tylko tak odpowiadać co wieczór. W związku z tym te wszystkie jakby opowieści o audycie artystycznym, które zostanie wykonane i tak dalej, no my audytu nie boimy, no bo my audyt mamy co wieczór. Frekwencja powyżej 90% za ostatnie dwa sezony to jest naprawdę duża sztuka, zważywszy, że nie podkręcamy frekwencji farsami czy czymś takim. I staramy się grać możliwie dużo spektakli, bo to po pierwsze jesteśmy do tego zobowiązani, chociażby tą dotacją, a po drugie dlatego, że ludzie chcą przychodzić i jeszcze po kolejnej bardzo istotne
dla mnie, że w ten sposób zespół realizuje się artystycznie i zarabia pieniądze. Skoro mówimy o relacjach Pana i Pańskiego Teatru z Krakowem, czy też z krakowianami, z widzami, chciałem zapytać, czy zaskoczyła Pana fala poparcia po ostatnich działaniach? Powstał profil, który Pana popiera, tak, dla Jana Klaty w Starym Teatrze. Zdaje się, że tam w jeden czy dwa dni 1500 osób się podpisało pod listem. Zgadza się, podpisałem się oczywiście. Czy to Pana zaskoczyło? Czy to jest bardzo miłe. Ja nie odbieram tego jako poparcie dla swoich działań, tak naprawdę. Ja odbieram to jako rodzaj sprzeciwu wobec decyzji, które nie mają żadnego uzasadnienia artystycznego i są złamaniem podstawowych zasad, które powinny rządzić życiem teatralnym w Polsce i życiem artystycznym w Polsce. To znaczy, to nie powinno być życie prowadzone równolegle do życia politycznego w Polsce. Nie do pomyślenia jest na Zachodzie sytuacja, że w momencie, kiedy zmienia się koalicja w, nie wiem, północnej Adrenii Westfalii, to dyrektor teatru w Düsseldorfie, ze znacznie wyższą dotacją notabene niż Stary Teatr, kilkanaście razy wyższą, leci, bo ktoś ma swojego, przepraszam za wyrażenie, przydupasa. To jest nie do pomyślenia w normalnym społeczeństwie. Znaczy, ten rodzaj takiej roszczeniowości, zawłaszczania absolutnie wszystkiego jest mi obcy, jak rozumiem, też jest obcy ludziom, którzy się podpisali i broń Boże, nie traktuję tego jako, nie wiem, poparcia swoich działań, tylko jako pewien rodzaj obywatelskiego sprzeciwu dla zasady. Dla zasady po prostu. I myślę, że jeszcze wracając do pańskiego pytania, drugi taki moment, który był bardzo ważny dla mnie i który jakoś stawiał nas przed dużym wyzwaniem, nas jako grupę ludzi o różnych bardzo poglądach, o różnych światopoglądach w Starym Teatrze. Przecież wśród prawie 200 osób w Starym Teatrze są ludzie, którzy mają bardzo różne poglądy na bardzo różne sprawy. I to była sprawa Golgoty Piknik. I tutaj zrobiłem tak, że zrobiliśmy klauzulę sumienia, to znaczy powiedziałem, że jeśli ktoś nie chce brać udziału w tym, i to dotyczy i obsługi widowni, i akustyków, elektryków, nie wiem, i garderobianych, nie musi w tym brać udziału. Natomiast poczuliśmy, że musimy, jako zresztą największa instytucja teatralna i jedyna instytucja narodowa w Polsce, bo pan Jan Engler tym nie wziął udziału, jako jedna z dwóch, jak rozumiem, z dwóch teatrów w Krakowie, i tu bardzo dziękuję też za bycie z nami też i zrobienie tego, co powinniśmy zrobić. I to też, podobnie jak z tym podpisywaniem listów, to nie był wyraz mojego zachwytu dla tego spektaklu. We mnie nie ma zachwytu dla tego spektaklu. Natomiast jest to coś, co chyba Ronald Reagan, idol innych środowisk w Polsce, określił jako a man's got to do what a man's got to do. Po prostu musieliśmy się przyłączyć do tego, żeby w akcie solidarności zaprotestować przeciwko cenzurze prewencyjnej w Polsce. To nie jest nasza pozycja repertuarowa. Ja takiego spektaklu bym do repertuaru nie wziął w żaden sposób. Tak się złożyło zresztą, że w wakacje pracowałem z niektórymi artystami, którzy pracowali z Garcią. To są fantastyczni ludzie. Z Brazylii zresztą też. To są wspaniali artyści i też mówili, że dziękują i wyrażali wdzięczność. Natomiast jakiś taki rodzaj powinności i też no, może rzucenia czegoś na szale, bo jeśli za to mnie mają teraz zwolnić, no to trudno. Wolałbym, żeby mnie zwalniali ze spektaklu Moniki Strzępki, nie wiem, za Wroga Ludu i za to, co mamy do pokazania na scenie. Natomiast no, to wtedy było ważne dla nas. I druga ważna rzecz, rodzaj takiego mojego podziwu dla widzów, którzy do nas przychodzili, bo my byliśmy bezpieczni za kordonem policji, natomiast oni musieli przejść przez te tam, nie wiem, 2-3 tysiące ludzi, którzy no, niezbyt miło ich traktowali. I to było istotne. I to jest też, tak, to jest też doznanie gdzieś chyba takie formacyjne dla zespołu. Może nam to się przydać. Oby nam się teraz to nie przydało, no, ale wtedy nam się bardzo to jakoś wydało cenne. Myśli pan, panie dyrektorze, że audyt artystyczny, jakie przeprowadza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest po to, żeby pana usunąć? Czy może zdziwić się pan, kiedy jest jedno ten pytanie, audyt będzie pozytywny? Jest jedno pytanie tylko. Jest jedno pytanie tylko, dlaczego tak szybko? To znaczy, jeśli to ma się wydarzyć w ciągu najbliższych kilku dni, albo nie wiem, do końca miesiąca, to skąd ten pośpiech?
Ja nie wiem, skąd ten pośpiech i dlaczego istnieje konieczność oglądania czegoś na materiał, na rejestrację, a w momencie, kiedy mamy, gramy po 40 kilka spektakli w miesiącu. I wszystkie spektakle są w repertuarze. I spektakle są w repertuarze, można przyjechać jak człowiek, zobaczyć go wśród widzów. Znaczy to budzi oburzenie aktorów, bo aktorzy myślą sobie, dobrze, teraz nie chce im się przyjechać i obejrzeć nas, teraz życzą sobie kasety, żeby przewijać. Zaraz zażyczą sobie, żebyśmy pojechali na krakowskie przedmieście z Krakowa i odegrali te sceny, które oni sobie życzą. Nie, w gabinecie, bo oni lubią wychodzić z gabinetu. Oni nie lubią wychodzić z gabinetu, tam się czują bardzo bezpiecznie i że mają władzę wtedy. Więc to jest gdzieś jakby brak szacunku dla artystów i chyba brak szacunku też dla widzów. No bo co, nie będę się mieszał z plebsem, nie będę oglądał razem z nimi. W grudniu, styczniu, lutym jest zaplanowany repertuar. Gramy 126 razy bodajże, 20 kilka pozycji repertuarowych. Naprawdę można sobie wyrobić zdanie. Można zobaczyć. Jeśli dotychczas sobie tego nie wyrobiono o jednostce artystycznej tej rangi. Co mnie trochę dziwi też, między nami mówiąc, bo rozumiem, że bilety do Krakowa są drogie na Pendolino, ale my występujemy na festiwalach, jeździmy po całej Polsce, gramy. Nie wiem, czy ktoś z ministerstwa był na Królu Ubów w piątek, w sobotę w Imce. Pobity został w sobotę rekord frekwencji historyczny Imki. Nigdy nie było tylu widzów na spektaklu. A spektakle były przerywane co kilka, kilkanaście minut oklaskami po niektórych tekstach. No, zastanawiam się... Król Ubu nabrał. Król Ubu nabrał. Takie teksty, od kiedy to złe prawo jest lepsze niż dobre prawo, tak. Oklaski. Ubu, co z ciebie za król, kiedy wszystkich, jak wszystkich pozałatwiasz, oklaski i wiele, wiele innych. No jakby, ja nie wiem, może to jest dobre dla sztuki, nie wiem, czy to jest dobre dla Polski. Tak, nie boi się pan tej Polski? Ja będę się starał ją zmieniać. Po to też jestem tutaj i po to nie będę uciekał. No. Ja mogę pracować za granicą i zarabiać w euro, które wtedy będzie warte 6-7 zł. A co z nami? No tak też powiedzieli aktorzy. Wtedy my to, co jest powyżej 4 zł, będziemy przyjmować i będziemy walczyć na miejscu. Nie, no będą specjalnie na pewno opodatkowane takie dochody. Dyrektorze, jeszcze jedno pytanie, bo jesteśmy w roku Teatru Publicznego 250-lecie. No właśnie, tak to się składa, że on dobiega końca. Ten rok dobiega końca i w związku z tym dwa pytania. Pierwsze jest takie, czy pana zdaniem w tej chwili mamy, my ludzie teatru, mamy coś świętować, czy raczej powinniśmy się obawiać o ten teatr publiczny? Powinniśmy się obawiać. Jasne, to powinno być, powinniśmy się obawiać. I nie powinniśmy się obawiać dwóch skrajności. Z jednej strony powinniśmy się obawiać faktu, że nowi włodarze Polski, którzy w moim mniemaniu przyjdą na dłużej niż jedną kadencję, znaczy myślę, że to jest dekada, będą dawać pieniądze, ale tylko i wyłącznie na to, co według nich będzie wzmagać narodowego ducha, a z drugiej strony istnieje zagrożenie, że ludzie z innego bieguna będą żądać od teatru, żeby przynosił zyski. Będą żądać od artystów, żeby wzmagali działalność komercyjną. Będą, czyli będzie nastąpić z jednej strony, nie wiem jak to nazwać, że będzie taki rodzaj autorytarnego, wariantu węgierskiego, gdzie jak wiemy doskonale twórcy wyemigrowali, właściwie już wszyscy teatralni przynajmniej. Z jednej strony będziemy mieli wariant orbanowski, a z drugiej strony będziemy mieli wariant thatcherowski. A pomiędzy tym będziemy my, biedne żuczki, które kiedyś jeszcze miały przywilej, nie wiem, i luksus za pieniądze podatnika zajmowania się tym, co jest w Polsce do myślenia. Ale ten luksus chyba będzie się kończył. Piotr Morawski, porównując teatr współczesny polski z tym teatrem oświeceniowym, zwrócił uwagę na jedną interesującą rzecz. Jego zdaniem teatr publiczny i ten nasz, i ten sprzed ćwierci tysiąclecia staje się areną sporu cywilizacyjnego. Zgadza się pan z tym? Tak. I co to jest za spór cywilizacyjny dzisiaj? Ja nie chcę łatwo nazywać, że to jest spór pomiędzy Ciemnogrodem a siłami proeuropejskimi i tak dalej, i tak dalej, bo to też, bo to byłoby zbyt łatwe ustawianie sobie przeciwnika. Znaczy, co jest teraz najbardziej przerażające, znaczy myślę, że inaczej, to jest spór pomiędzy ludźmi, którzy myślą zero-jedynkowo, a ludźmi, którzy starają się niuansować. Znaczy, jeśli jest tak, że główny ideolog obozu władzy, wybitny, wielki poeta,
w swoim książce Wieszanie, która rozumiem będzie niedługo dołączana do każdego sześcioteściku i będzie to książka, której wszyscy mają się nauczyć na pamięć. Mówi, że głównym problemem Polski po 89 roku jest to, że nie dokonano tego, co podczas insurekcji kościuszkowskiej w Warszawie, znaczy nie wywieszano zdrajców. To jest myślenie takie, że są zdrajcy i patrioci, że przez ostatnie, nie wiem, 200 lat, 300 lat tak po prostu było w Polsce i albo człowiek znajduje się po stronie patriotów, albo po stronie zdrajców, no i wiadomo, kto to ocenia. I to jest według mnie spór zasadniczy pomiędzy ludźmi, którzy w taki sposób myślą, a ludźmi, którzy myślą, że jest jednak troszkę inaczej, że rzeczywistość jest nieco bardziej skomplikowana. Tak bym nazwał ten spór. A to jest spór zasadniczy. No cóż, więc idą chude lata, szczególnie dla pana, panie dyrektorze, więc zapraszam na obiad. Najedzmy się póki czas. Dziękuję, więc bal na Tytaniku, zapraszamy. Nie najbliższy miesiąc przyniesie. Przyniesie, będzie brzemienny. Będzie wiadomo. Ja jestem rzeczywiście bardzo ciekaw wyników konkursów ministerialnych, bo to już będzie bardzo namacalny dowód na to, jak to wszystko wygląda. Znaczy spodziewam się oczywiście, że... Konkursów ministerialnych na dotacje. A, na dotacje. Tak, tak, tak. Bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No to jest aż 70% jakby to naszego... To jest terina warzywna na marynowanej cuki. Z jednej strony mamy komfort tych 15 milionów tak dalej, z których 90%, z których 90% ja nie mogę w ogóle ruszyć, bo to są koszta stałe, także to jest ten. A z drugiej strony my na przykład nie możemy robić... Wiadomo, że jeśli się to sensownie jakoś wymyśla, to można połowę repertuaru sfinansować z tych.